Z nami prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Reforma oświatowa wchodzi w życie, a Związek Nauczycielstwa Polskiego znów protestuje, ale tłumów tutaj nie było. Nie może się pan pochwalić tłumami. Ale to nie naszym celem była frekwencja. To po pierwsze zwracaliśmy uwagę na to, że przed Ministerstwem Edukacji Narodowej nie ma specjalnego miejsca do tego, żeby zgromadzić tysiące. Ale zwolennicy reformy powiedzą, no właśnie, tysięcy nie było. Umówiliśmy się z rodzicami, bo to nie tylko Związek był tego organizatorem, ale także Koalicja Nie dla Chaosu, wszystkie ugrupowania referendalne, że mniej więcej liczymy na to, że 250 osób będzie, bo na tyle było zgłoszenie. Chodziło także o bezpieczeństwo, o to, że nie mogliśmy zajmować pasa drogowego, ale to nie jest tłumaczenie wynikające z faktu, że nie było frekwencji, wręcz przeciwnie, frekwencja była o wiele większa, aniżeli się spodziewaliśmy. Czy to nie jest moment, kiedy reforma wchodzi w życie i nie należałoby się przypadkiem ponad podziałami, mimo krytyki reformy, wziąć razem do pracy, żeby wszystko po prostu zadziałało tak, jak powinno zadziałać? I dlatego wzięliśmy się razem do pracy. Nie, tą pracą docelową nie była ta manifestacja, tylko postanowiliśmy, że stworzymy rodzaj stowarzyszenia, które będzie grupowało wszystkich, którzy mają coś interesującego do powiedzenia w ramach tej szeroko rozumianej polityki edukacyjnej, a więc i rodziców, i nauczycieli, i samorządy, i organizacje pozarządowe badające edukację, i młodych ludzi, którzy chcą w tym zakresie współdziałać, żebyśmy nie tylko monitorowali przebieg zmian, ale także spróbowali wypracować te pozytywne rozwiązania przede wszystkim w sferze programowej, bo jeżeli chodzi o strukturę, to tutaj się pewnie nic mądrego nie wymyśli już w tej chwili, abyśmy mogli dać ofertę pozytywną dotyczącą właśnie zmian w podstawie programowej, zmiany w statutach szkół, wzmocnić rolę rodziców. ZNP monitoruje i wylicza, że 10 tysięcy nauczycieli prawie straciło pracę. Czy może pan, panie prezesie, z ręką na sercu powiedzieć, że wszyscy oni stracili pracę z powodu reformy oświatowej? Znaczy 9700 mniej więcej taka jest liczba nauczycieli, którzy odeszli z pracy w tym roku. Z powodu reformy oświatowej? Wydaje się, że zdecydowana większość z nich tak. Ale ktoś to policzył? Ilu z powodu reformy tak naprawdę? Natomiast nie mamy powodu mówić, że to nie są efekty reformy, dlatego że, nawet jeżeli są osoby, które były odsyłane na emeryturę, to między innymi także dlatego, że była likwidowana 7-tysięczna liczba gimnazjów. No dobrze, ale panie prezesie, czy w poprzednim roku i w poprzednich latach nauczyciele tracili pracę w Polsce? Tak, no co roku odchodzi z tego zawodu kilka czy kilkanaście tysięcy osób, ale robią to w sposób absolutnie dobrowolny, odchodząc na emeryturę. W 2012 roku państwo wyliczali, że pracę straciło 6,5 tysiąca nauczycieli, tak. W 2015 na przykład 5 tysięcy i pewnie moglibyśmy tak wyliczać. Tylko, więc pytanie, ilu w tym roku z powodu niżu demograficznego pracę traci, a ilu z powodu reformy oświatowej? Według informacji wynikających z arkuszy organizacyjnych, następstwem zmian w strukturze organizacyjnej szkolnictwa było odejście z zawodu 9700 nauczycieli. Nie mamy powodu przypuszczać, że gdyby ta reforma nie weszła w życie, że ta sytuacja by wyglądała zupełnie inaczej. Czyli poza tymi 9 tysiącami są jeszcze jacyś, którzy odchodzą z powodów niżu demograficznego? Zapewne pewni tacy nauczyciele są, a jeżeli nie odchodzą, to mają być może zmiany organizacyjne związane z niepełnym wymiarem czasu pracy, ale zdaniem samorządów, którzy są organizatorami oświaty, lwia część z tych 9700 nauczycieli to jest efekt zmian w strukturze szkolnictwa. Zlikwidowaliśmy, przypomnę, 7,5 tysiąca zakładów pracy, więc statystycznie na jeden zakład pracy wypada 1,4 nauczyciela. Państwo mówią o niepełnych etatach, a Ministerstwo Edukacji odpowiada, że to jest nic nowego, bo w 2016 roku na przykład co 5. nauczyciel w szkole pracował na niepełny etat właśnie. No tak, tylko że jeżeli ministerstwo mówi, że co 5. to jest 20% mniej więcej nauczycieli, to by oznaczało, że 120 tysięcy nauczycieli pracuje na niepełnym etacie. I to nieprawda? Natomiast my mówimy, że w wyniku zmian, tych zmian strukturalnych, tych wynikających z reformy, w niepełnym etacie będzie zatrudnione ponad 22 tysiące nauczycieli. To są wyliczenia wynikające z informacji dyrektorów szkół. Natomiast dla nas informacja, że ktoś pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy w latach poprzednich, jeżeli mówimy o tym wskaźniku 20%, była weryfikowana w tym roku przez pryzmat zmian strukturalnych szkolnictwa. Panie prezesie, 15% w 3 lata. Takie podwyżki oferuje dzisiaj premier Beata Szydło, a pan na to socjotechnika, kiełbasa. kiełbasa wyborcza? No dlatego, że po pierwsze szybko daje, kto dwa razy daje, po drugie słyszeliśmy... 3 razy ma pan dostać, nie? 2. No tak, ale to ja przypomnę, że o ile dobrze pamiętam z zarządów Platformy Obywatelskiej podwyżka była rozłożona na 3 lata, co spowodowało wzrost ponad 50% wynagrodzeń nauczycieli. Natomiast zwracam uwagę na to, że oczekiwania nauczycieli są zupełnie inne, to jest naturalne. Oferta pani premier pojawiła się dzisiaj w tym aspekcie 3-letniego procesu dochodzenia do 15% wzrostu wynagrodzenia. Natomiast w marcu słyszeliśmy, pani premier ma nam zadeklarować, czy obiecać już w kwietniu, że dostaniemy podwyżki. Kiedy? Za rok? Za 2? Za 3 lata? Ale czy wszystkim nauczycielom należą się podwyżki za to, że wprowadzana jest reforma edukacji? No tak, ale mówimy o całej grupie zawodowej, która jest odpowiedzialna za zmiany w strukturze szkolnictwa i za jakość. Więc jeżeli mówimy, że nauczyciel pierwszej klasy szkoły podstawowej teoretycznie w tym procesie nie uczestniczy, ale on po pierwsze jest nauczycielem i nie możemy dzielić na podwyżki na tych, którzy są w reformę zaangażowaną i ci, którzy nie, bo wszyscy decydujemy o jakości polskiej szkoły. No tak, ale pada argument, że nauczyciele w związku z reformą będą mieli nowe obowiązki, więcej pracy. Ale pewnie nie wszyscy. Pytanie, czy ci, którzy mają rzeczywiście więcej pracy, nie powinni dostać podwyżek, no, albo wyższych niż inni, albo po prostu podwyżek właśnie za to, że jest reforma. No tak, ale tego rodzaju dywagacje pani minister skwitowała stwierdzenie, że w roku 2022 nauczyciele dyplomowani otrzymają 517 zł dodatkowego wynagrodzenia za 5 lat. Czy Związek Nauczycielstwa Polskiego coś wie o szkołach, konkretnych szkołach, które nie są dzisiaj przygotowane do wdrożenia reformy, do tego, żeby ona ruszyła? Były takie sygnały, między innymi, nie wiem, w Trzebnicy się taka sytuacja pojawiła, w Pruszkowie dzisiaj jeden z rodziców, o ile dobrze pamiętam, to w Pruszkowie informował nas, że remont szkoły będzie trwał w czasie roku szkolnego. Także poza tymi szkołami, które były efektem katastrofy, zwracam uwagę na to, że większość z nich jest przygotowana, ale powtórzę, nie jest to zasługa Ministerstwa Edukacji. Natomiast nieprawdą jest, że we wszystkich szkołach są podręczniki, bo o tym także mówili dzisiaj i rodzice, i nauczyciele, i dyrektorzy szkół. Czuje się pan przegranym w walce o referendum szkolne? Ja sądzę, że jeżeli ktokolwiek może powiedzieć, że jest przegranym, to na pewno dzieci, uczniowie, nauczyciele, rodzice, bo ta reforma akurat dotykała tych obszarów, które naszym zdaniem zmian nie wymagały, natomiast pomija te aspekty, o których my mówimy, wręcz przeciwnie, nawet wzmacnia te negatywne tendencje w podstawie programowej chociażby, na które zwracaliśmy uwagę, że trzeba je zmienić, trzeba być, nie wiem, bardziej zrównoważonym w tych projektach dotyczących tematyki edukacyjnej, a szkoła nie lubi przeginania ani w lewo, ani w prawo, bo to już trąci ideologizację. No tak, ale na chłodno, już po kilku miesiącach, nie ma pan wrażenia, że za późno wszystko zaczęliście, jeśli chodzi o walkę o referendum właśnie? Nie, nie mam takiego wrażenia, tym bardziej, że zmiany, jeżeli chodzi o edukację dzieci 6-letnich, zostały zrealizowane w czasie roku szkolnego i jakoś nikt wtedy nie mówił, że to jest za późno, że to już ruszyło i tak dalej. Zrobiono to wszystko w biegu. Był czas, był moment na to, żeby można to było cofnąć. Patrząc na tempo prac parlamentarnych, byliśmy przekonani, że warto i że można to zrobić. To nie my w biegu. Jeszcze na koniec zerkamy do internetu, a tam jeden z internautów pisze, co przytoczy, mając nadzieję, że ma pan poczucie humoru, pisze tak, obudzili Tutanchamona, a on pyta, czy w ZNP nadal rządzi Broniarz? Problem polega na tym, że prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego podlega trzykrotnym, że tak powiem, procesowi wyborczemu w gminie, w województwie i w kraju. Zawsze jest okazja do tego, żeby zmienić prezesa. Za rok minie 20 lat od pana wyboru na przewodniczącego. No tak, ale prezesa. Powtarzam, to nie jest ani, że tak powiem, dożywotnia funkcja. Są procedury wyborcze, są to procedury bardzo demokratyczne. Każdy nauczyciel w okręgu, z którego ja kandyduję, ma prawo powiedzieć nie. I wydaje mi się, że są osoby, które rzeczywiście mają prawo do tego rodzaju uwag i opinii. Sławomir Broniarz, Marcin Zaborski. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję bardzo.